Proszę Państwa, mi jest bardzo miło tutaj przed Państwem. No rzeczywiście z nauczycielami z tej szkoły już od dawna mamy kontakt. Przyjeżdżali do nas na Dni Owada, poznaliśmy się bliżej, także myślę, że będzie się nam dobrze ze sobą współpracowało, a z Krynicą się zawsze dobrze współpracowało. 3 lata temu chyba, tak, otwieraliśmy wspólnie z panem burmistrzem, z panią przewodniczącą Rady, tak? Uniwersytet Trzeciego Wieku, teraz mamy młodzież, do kompletu jeszcze dzieci brakuje i byłoby w pełni ustawiczne kształcenie. Proszę Państwa, nasza uczelnia to jest, można powiedzieć tak trywialnie, samograj, bo mamy bardzo szeroki zakres tematyczny, także jest w czym wybierać. Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze, które z upływem czasu staje się piękniejsze. Najcudowniejsze mają ją w pamięci nie ci, co tu chodzą, ale absolwenci. Przyrodnicza, klasa innowacyjna. Brawa dla nich. Towarzyszyli im uczniowie klasy trzeciej i uczeń klasy drugiej. Brawa. Bardzo gorąco dziękuję pani Patrycji Gomułce za przygotowanie tego programu. Nie minęły 2 miesiące. Zobaczcie, jaka silna więź jest między uczniami pierwszej D a ich wychowawczynią. To zasługuje rzeczywiście na wielkie brawa. Proszę Państwa, ja jeszcze raz chciałam bardzo gorąco z tego miejsca podziękować rodzicom. Dziękuję Państwu, że tak licznie tutaj jesteście. Bez Państwa szkoła nie mogłaby normalnie funkcjonować, dlatego bardzo, bardzo gorąco Państwu dziękuję za Państwa obecność, za Państwa pomoc i za to, że macie Państwo takie wspaniałe, naprawdę mega wspaniałe, jak oni to mówią, Panie Profesorze, proszę wybaczyć, mega wspaniałe dzieci. Ja tylko powiem, Państwo nie słyszeliście, ale Pan Profesor im tutaj wtórował, to naprawdę nie gorzej niż oni. Brawo, Panie Profesorze. Bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo proszę pana burmistrza Dariusza Leśko. Gratuluję wyboru tym pięknym młodym osobom. To jest wybór świetnej szkoły. Ale przede wszystkim chcę pogratulować tej kapitalnej inicjatywy związanej właśnie z uruchomieniem klasy o wyjątkowym profilu. O wyjątkowym profilu pod względem przyszłości młodego człowieka. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest ten naprawdę fantastyczny wybór. Gratuluję pani dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim tym z Państwa, którzy wspierali tę inicjatywę. Jestem przekonany, że owoce przyjdą tego i to bardzo szybko. Chcę pogratulować i bardzo podziękować na ręce pana rektora Uniwersytetowi Rolniczemu za to, że podjęliście Państwo tę inicjatywę. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pani dyrektor za inicjatywę, za wielkie zaangażowanie w to przedsięwzięcie, wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy są i którzy w przyszłości będą zaangażowani w ten projekt. Serdecznie chciałem podziękować panu burmistrzowi za dzisiejszą tutaj obecność, za podpisanie tej umowy. No i przede wszystkim panu profesorowi i panu rektorowi, którzy zgodzili się, wybrali nasze gimnazjum, gimnazjum w Krynicy Zdroju. Bardzo się cieszymy z tego powodu i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie miała same pozytywne aspekty, a z roku na rok będzie się coraz bardziej rozwijała. Ja jako dyrektor szkoły też chciałam wyróżnić swoich nauczycieli. Mój sukces to jest ich sukces, to jest nasz wspólny sukces. Ja ciągle powtarzam, że dyrektor jest tylko dyrektorem, a na sukces pracujemy my wszyscy. I gdyby nie tak wspaniała kadra, jaką mam, to przypuszczam, że tego sukcesu na pewno by nie było. I ja sama niczego bym nie zdziałała. Także proszę Państwa, ja po prostu oprócz tego, że życzę Wam tego entuzjazmu, tej wytrwałości, tej życzliwości, życzę Wam sukcesów osobistych, zawodowych,
ale przede wszystkim życzę Wam tego, by ten zapał nigdy Wam nie ustępował i byście byli dalej tak bardzo aktywni. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję Państwu, dziękuję Wam, drodzy uczniowie. I tym akcentem kończę tę uroczystość i zapraszam Was wszystkich do klas. Dziękuję serdecznie.